Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kanale Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach. Dziś pora na warsztaty recytatorskie, tym razem dla przedszkolaków, dla uczniów pierwszej, drugiej, trzeciej klasy podstawówki, tak myślę. I uwaga, co to będzie? Będzie to dzisiaj samochwała. Ale zanim zaczniemy, chcę Wam zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Tutaj w tym wierszyku bardzo łatwo jest wejść w taki schemat, w taki tryb lokomotywy. Że będziemy mówić: zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie, moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. A to jest niemile widziane, tak to powiem. Można to zrobić naprawdę, można zarecytować tę bajkę, ten wierszyk naprawdę pięknie. Po prostu wyobrazić sobie, że jesteśmy samochwałą i jesteśmy z tego powodu szczęśliwe. Ale trzeba w to włożyć odrobinę wysiłku. Czyli znów, staramy się nauczyć wierszyka na pamięć, a później zastanawiamy się, co taka samochwała mogła sobie myśleć, mówiąc to. Co taka samochwała mogła czuć, wypowiadając właśnie te słowa. No więc spróbujmy. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. A w dodatku daję słowo. Mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała. A ja jestem samochwała. Okej. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. W każdym razie skupimy się teraz właśnie na znaczeniu poszczególnych zdań. Na przykład. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Tutaj jesteśmy narratorem. Przedstawiamy sytuację. Mówimy. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała, no czyli ciągle gada, ciągle mówi o sobie jakieś tam różne niestworzone rzeczy. Nie wszystko prawdziwe, nie wszystko w ogóle sensowne, no i bez przerwy gada o sobie. I to w tym zdaniu musimy powiedzieć, czyli nie tylko samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała, nie, mówimy: samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. I teraz już zamienimy się w samochwałę. Zdolna jestem niesłychanie. Niesłychanie, czyli nie mówimy jestem bardzo zdolna. Nie. Jestem niesłychanie zdolna. Najpiękniejsze mam ubranie, czyli co? Nikt z Was nie ma piękniejszego. To ja mam najpiękniejsze. I to właśnie musimy w tym zawrzeć. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Czyli co? Mam zdrową buzię. Nie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Czyli nie tak machnięcie ręką. Jak coś powiem, to już powiem. Nie. Jak ja coś powiem, to koniec. To koniec. To już jest powiedziane i nie ma z tym dyskusji. Jak coś powiem, to już powiem. I teraz. Jak odpowiem, to roztropnie. Nie jesteśmy tu skromne. Jesteśmy samochwałami. Czyli jak odpowiem na to Twoje pytanie, to będzie miazga.
to nikt nie odpowie lepiej niż ja. To moja odpowiedź będzie najmądrzejsza. Jak odpowiem, to roztropnie. Dlaczego? Bo w szkole to ja mam najlepsze stopnie. Co tam jest dalej? Śpiewam lepiej niż w operze. No słuchajcie. Śpiewacy operowi kształcą się wiele lat, żeby śpiewać w teatrze muzycznym. A ona śpiewa lepiej niż w operze. Chociaż ma kilkanaście lat. Albo i nawet 9 czy 10. Nieładnie. No, ale ona twierdzi, że śpiewa lepiej niż w operze. No cóż. Potem mówi, świetnie jeżdżę na rowerze. Szybko. Nie wiem, nie przewracam się, ale świetnie to robię. Świetnie. Musimy to podkreślić. Bo jak powiemy, świetnie jeżdżę na rowerze, no to to nie widać, że świetnie to robi. Prawda? Więc trzeba podkreślić. Świetnie jeżdżę na rowerze. I uwaga, teraz jest hit. Znakomicie muchy łapie. No tym już nie każdy może się poszczycić. Znakomicie muchy łapie. Zostawmy to bez komentarza. Potem wiem, gdzie Wisła jest na mapie. No posłuchajcie. Może nie każdy z Was jeszcze wie, gdzie jest Wisła. Ale skoro mówimy już o tym, no to warto zerknąć na mapę, gdzie ta Wisła płynie. Bo zdecydowanie jest to najważniejsza rzeka w Polsce. Dlatego powinniśmy zdecydowanie wiedzieć, gdzie ona płynie. Także jak nie wiecie, to sprawdźcie i już będziecie wiedzieć. A jeśli wiecie, no to zdajecie sobie sprawę, że to jest najważniejsza informacja na geografii. Pierwsza informacja, którą powinniśmy się dowiadywać na geografii, na przyrodzie. Okej, okay, nieważne. W każdym razie ona wie, gdzie Wisła jest na mapie. Potem jest... Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna. Staramy się nadać każdemu z tych słów właśnie takie brzmienie, o którym ono mówi. Czyli jestem mądra, czyli mówię jak mądra osoba, jak wykształcona osoba, czyli spokojnie i tak dalej. Jestem zgrabna. Zgrabna, zgrabna. Poćwiczcie sobie. Jak powiedzieć, że jestem zgrabna? Jestem zgrabna, jestem zgrabna, jestem zgrabna. Trzeba popróbować. Wiotka. Co to znaczy wiotka? No, że taka delikatna, taka podfruwajka. Jestem wiotka, słodka. Wyobraźcie sobie, że jadłyście najsłodszego, ale takiego najpyszniejszego pączka na świecie. I jak o tym mówicie? Ale był słodki. Był przepyszny. Więc mówicie, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku, i tu już w ogóle miażdżycie system, a w dodatku, daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Wyjątkową. Mówimy kilka razy. Wyjątkową, wyjątkową, absolutnie wyjątkową. Po pierwsze, tato mój do pieca sięga. Wasz tata nie jest tak wysoki, jak mój. Moja mama taka tęga. Wiecie, im większa mama, tym... no nie wiem. Okej. Okay. Moja siostra taka mała. Nie wiem, co w tym fajnego. A przede wszystkim to nie jest prawda. Więc przechodzimy dalej. A ja jestem samochwała. To już możecie powiedzieć, jak tylko chcecie. Po tej całej eksplozji, tego całego opowiadania o tym wszystkim, o tacie, mamie, o mapie, o Wiśle, o rowerku, o śpiewaniu w operze. Wszystko to w was się skumuluje. I tak powiecie na końcu. A ja jestem samochwała. Okej, okay, rozgadałam się strasznie. Spróbujcie nauczyć się tego, nagrać
i możecie mi wysłać.